W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Nie masz nic niemożliwego u Boga. Drodzy wierni, dzisiaj to święto nam bardzo wyraźnie pokazuje, że rzeczywiście dla Pana Boga nie ma rzeczy niemożliwych. Po ludzku rzecz ujmując, to co się stało w momencie, kiedy Najświętsza Maria Panna wyraziła zgodę na wolę Bożą, przerasta wszelkie wyobrażenia. Nieskończony przyjmuje formę ograniczoną. Wieczny wchodzi w czas. Wszechmocny przeodziewa się w słabość. Wszystko to się dzieje dla naszego zbawienia i wszystko to przerasta nasze pojęcia i nasze możliwości, ażeby pojąć, zrozumieć, wgłębić się w tą tajemnicę. To jest coś, co może tylko i wyłącznie zrobić Pan Bóg. Człowiek nawet nie byłby w stanie tego wymyśleć. I drodzy wierni, w tym wszystkim jawi się nam Najświętsza Maria Panna jako ta, która uczy nas, jak mamy wobec tych Bożych planów, które częstokroć wydają się nam niemożliwe postąpić. Drodzy wierni, ta Najświętsza Maria Panna zapewne jak i wszystkie niewiasty w Izraelu pragnęła być Matką Zbawiciela. To był największy zaszczyt i największy honor, jaki można było sobie wyobrazić. Ale z całą pewnością można przypuszczać, że ona w swojej pokorze nie uznawała siebie za godną tego wielkiego zaszczytu. Być może pragnęłaby usługiwać Matce Zbawiciela. I oto przychodzi Boży Posłaniec i wskazuje na nią. Wskazuje na tą, która sama z siebie jest ubogą kobietą, która być może myślała, że przeżyje to życie u boku Józefa, nikomu nieznana, żyjąc życiem pobożnym, prostym i odejdzie do Pana Boga po wieczną nagrodę, niezauważona przez możnych tego świata. A oto stało się zupełnie inaczej. Oto stało się tak, że ta, która była ubogą i skromną służebnicą Pana, stała się Panią Aniołów. Stała się tą, przez którą właściwie tak ogromne zastępy ludzi, właściwie miliardy ludzi przyszło do Pana Boga, poznało Chrystusa, którzy zbawili swoje dusze dzięki jej wstawiennictwu, dzięki jej nieustannym modlitwom i prośbom za wszystkimi dziećmi zagubionymi. Jest to najbardziej znana niewiasta na całym świecie. Najwspanialsza, najpiękniejsza i Bóg dokonał to, czego wydawać by się mogło po ludzku, nie można było się spodziewać. A żeby z gdzieś takiej pośredniej prowincji rzymskiej, z nic nie znaczącego miasteczka Nazaret, które prawdopodobnie też do dnia dzisiejszego nie byłoby znane, gdyby nie to, że tam zamieszkiwała Najświętsza Maria Panna, że z tego miasteczka, z tej prowincji wyjdzie tak wspaniała osoba, której wkład w dzieło zbawienia rodzaju ludzkiego stał się tak ogromny. Ale wystarczyło tylko i wyłącznie z jej strony przyzwolenie na wolę Bożą. Na tą wolę, która wydaje się jej być niezrozumiała, być może i trudna, ale ona godzi się na to, ażeby tak jak Bóg zamierza, ażeby tak postąpić. Drodzy wierni, i nauka z tego wszystkiego jest taka dla nas, że my musimy zrozumieć, a przede wszystkim uwierzyć w to, że dla Boga nie ma rzeczy niemożliwych. My być może sami z siebie przekonaliśmy, że jesteśmy takimi nic nieznaczącymi zerami. I to wcale może nie z naszej pokory wielkiej, tylko z naszego lenistwa, obojętności, z naszego wygodnictwa. Że sobie powiedzieliśmy, że możemy przejść przez to życie od tak niezauważeni, od tak po prostu ślizgając się po powierzchni, wcale może niekoniecznie bardzo pobożnie i odejść z tego świata również niezauważeni. Ale czy zadaliśmy sobie pytanie, jaka jest wola Boża co do nas? Jakie są Jego plany i zamysły?
czego tak naprawdę On oczekuje od nas. Bo przecież to On jest tym, który z gnoju podnosi biedaka i sadzi go na ławie z książętami. On jest mocen wynieść największego grzesznika do chwały największych świętych. Jeżeli święty Paweł wprost nam mówi, że wolą Bożą jest nasze uświęcenie, to co to oznacza? To oznacza, że wolą Bożą jest, ażebyśmy się stali świętymi. Ażeby świętość nasza zajaśniała przed ludźmi. Ale na to, ażeby tak się stało, potrzeba najpierw uwierzyć, że Bóg jest mocen mnie z moimi wszystkimi słabościami, grzechami, ze całą moją niewiernością wobec Niego podnieść z tego całego brudu, słabości i rzeczywiście posadzić na ławie z książętami, czyli z tymi, którzy w Królestwie Niebieskim jaśnieją chwałą świętości. Bóg jest mocen to uczynić i Bóg pragnie tego i uczyni to, jeżeli z naszej strony będzie to samo przyzwolenie, które było u Najświętszej Marii Panny. Ona podpisała, można powiedzieć, in blanco zgodę na wszystko, co Pan Bóg będzie od niej chciał. I tak samo jest z nami. Pan Bóg żąda, ażebyśmy Mu zaufali i podpisali in blanco. On nam nie pokazuje, co nas w życiu czeka. Nie pokazuje nam, jakie będziemy mieli przykrości, jakie krzyże, jakie choroby, jakie doświadczenia. To wszystko jest pewną tajemnicą dla nas. Ale to, co jest pewne, że to, co On zamierza, to, co On dla nas przygotowuje, to jest to, co jest dla nas najbardziej potrzebne. I stąd, jeżeli ktoś prawdziwie Boga uznaje za Ojca swojego, nie może ani przez moment zawahać się, że to, co z Jego ręki pochodzi, jest dla nas najlepsze, optymalne. Zwiernie Pan Jezus kiedy indziej powiedział, że wy choć źli jesteście, umiecie dawać dobre dary swoim dzieciom, to o ileż bardziej Ojciec Niebieski. Stąd dzisiaj niech nasz wzrok duchowy kieruje się do Najświętszej Marii Panny, do naszej Matki Niebieskiej i uczmy się od niej i prośmy ją o to, ażebyśmy mieli odwagę podpisać in blanco zgodę na wolę Bożą. Ażebyśmy mieli odwagę stać się wielkimi świętymi, jak tego Bóg od nas oczekuje.